Witajcie moi drodzy znajomi, szczególnie ci, którzy mieszkają gdzieś tam z dala od nas, od Przemyśla i od tego głównego miejsca i epicentrum, gdzie skupia się przede wszystkim pomoc uchodźcom. Wczorajsze doniesienia prasy, może to za duże słowo powiedziane w tym przypadku, były bardzo przekłamane, iż przemyscy chuligani atakują bezbronnych uchodźców z Ukrainy. Moi drodzy, bezbronni uchodźcy otrzymują w Przemyślu pomoc, która jest im niesiona z każdej strony i na pewno ci uchodźcy czują się u nas tutaj w Przemyślu bezpiecznie. Natomiast mowa jest tutaj o panach, którzy zwą się potocznie inżynierami i studentami, wykorzystując sytuację na granicy, sytuację wojenną, przekroczyli sobie granicę z Polską. Na Białorusi się nie udało, udało się tutaj. I teraz chodzą grupkami po Przemyślu, zaczepiają ludzi. W medyce jest udokumentowany napad z nożem na właściciela sklepu. Odgryziony palec ratownika chociażby. Ponoć napadnięta dziewczyna Nadworskiego. Taka informacja krąży w sieci. Chodzą po okolicznych tutaj miejscowościach obok Przemyśla i po prostu wprowadzają wśród nas niepokój, bo skoro uciekli przed wojną i chcą jechać dalej do swojego kraju, dlaczego nie odjeżdżają bezpłatnym pociągiem w stronę Warszawy? Dlaczego nie odjeżdżają autokarami, które non-stop są podstawiane pod stacje i rozwożą w różne miejsca uchodźców? Na stronie pani Ewy Lenart pojawił się komunikat policji, jakoby są to fake newsy, ponieważ policja nie ma potwierdzonych żadnych takowych przypadków napaści na nas Polaków, Przemyślan. Otóż to jest podobna trochę sytuacja jak bodajże z ministrem spraw zagranicznych Rosji, który zapytany o napaść na ludność cywilną na Ukrainie odpowiada, że nie mają potwierdzonych żadnych przypadków śmiertelnych. Są to na pewno fake newsy tworzone przez troli na internecie. Czyżby? I tak podobnie jest właśnie w tej sytuacji. Więc moi drodzy, zanim trafią gdzieś do mediów nagrania o chuliganach z Przemyśla, to tak naprawdę są to chłopcy, którzy wzięli sprawy w swoje ręce, ponieważ cała sprawa, cała jakby uwaga skupiła się na granicy i w punkcie tym głównym na Lwowskiej i na dworcu, gdzie po prostu potrzebna jest pomoc i jakaś tam ochrona. Nagle my po prostu zostaliśmy tutaj, Przemyślanie, zostaliśmy no tak jakby pozostawieni sami sobie. I dzięki uprzejmości tych chłopców po prostu poczuliśmy się, że nie jesteśmy tutaj tak naprawdę bezbronni. Jeśli już, to były to ujęcia obywatelskie. Przemyśl, chłopcy, jest z wami. Wszystkie komentarze, które gdzieś tam Przemyślanie umieszczali pod nieprawdziwymi informacjami umieszczanymi w internecie przez pseudomedia, są notorycznie usuwane, ale my wiemy, że robicie dobrą robotę i dzięki wam, my kobiety, dzieci, mężczyźni tutaj w Przemyślu i w okolicznych miejscowościach poczuliśmy się choć przez chwilę bezpiecznie. Dzięki.